Dzień dobry wszystkim. Cześć. Piękny środowy wieczór. Słuchajcie, ja byłem dzisiaj strasznie chory. Na szczęście już jest w miarę okej. Zażyłem dużo lekarstw i czuję się znacznie lepiej. Przespałem się też chwilę, ale mówię wam, umierałem dzisiaj. Dzisiaj z Marcinem i z Łukaszem trochę ogarnialiśmy ważnych tematów. Głównie oni ogarniali, bo ja po prostu umierałem, ale fajnie, bo już jest wszystko, znaczy w miarę jest w porządku, czuję się lepiej, więc jest okej. Słuchajcie, dzisiaj dużo rzeczy ciekawych się wydarzyło, Marcin dzisiaj dużo filmów dla was nagrywał, Łukasz pakował między innymi paczki z nagrodami za konkursy, więc wszystko wskazuje na to, że te paczki wyjdą jutro od nas kurierem i powinny dotrzeć do was w piątek, więc jest szansa na to, że już w piątek dostaniecie wasze przesyłki, więc idzie ku lepszemu. Idzie ku lepszemu, więc jest nieźle. Ale słuchajcie, zanim zaczniemy w ogóle streama, ja chciałem tylko przypomnieć o łapkach w górę. Pamiętajcie o tych lajkach, to naprawdę bardzo, bardzo ważne, zarówno dla mnie, jak i dla samego kanału, bo dzięki temu sprawiacie, że te filmy docierają do większej liczby osób. Słuchajcie, oczywiście z YouTube'em znowu się coś dzieje i nie poszły powiadomienia. YouTube znowu nie rozesłał powiadomień do subskrybentów. Szkoda, no ale coraz częściej tutaj coś nie działa. No dobrze. Moi drodzy, kurczę, naprawdę mam dla was dużo fajnych wieści, ale wszystko po kolei. Pierwsza sprawa, odwiedźmy może najpierw stronę Kobi, dlatego że na stronie Kobi pojawiło się dużo fajnych rzeczy. Cyk. I zaglądamy do działu nowości. Słuchajcie, pancernik Bismarck pojawił się w sprzedaży. Nowa wersja pancernika Bismarck. Ona jest nieco odświeżona, ale wielu z was od niedawna dopiero zaczyna interesować się Kobi. Ten zestaw dawno temu już się wyprzedał, nie był dostępny. Postanowiliśmy go trochę odświeżyć. To trochę taki ukłon w stronę tych zupełnie nowych fanów Kobi, których przybywa. Ostatnio przybywa naprawdę sporo, mamy coraz więcej nowych klientów, oni pytają o niektóre starsze zestawy. No nie jest tajemnicą, że Kobi nie będzie produkowało starszych zestawów, ale czasem może się zdarzyć, że jakieś takie największe hity mogą zostać wznowione. I tak było w przypadku Bismarcka, tak będzie w przypadku Czerwonego Barona, którego wydajemy w nieco nowej, odświeżonej formie. No i słuchajcie, bardzo długo oczekiwany zestaw D-Day, zestaw trzyfigurkowy. No moim zdaniem chyba najlepszy zestaw trzyfigurkowy w historii Kobi. Uwielbiam ten zestaw, naprawdę jest śliczny. No, nowy amerykański spadochroniarz w zupełnie nowych kolorach, z wysokim korpusem. Oczywiście wszystkie nowe nóżki. Mamy Rangersa z tą charakterystyczną maską przeciwgazową, z tym pojemnikiem na maskę. Mamy tutaj marynarza idealnego do barki desantowej choćby, więc naprawdę fajny zestaw. Bardzo gorąco go polecam, naprawdę uważam, że jest świetny i jestem przekonany, że ten zestaw wyprzeda się naprawdę bardzo szybko, więc warto się nim zainteresować, bo mówię wam, zniknie bardzo szybko. Nowy Bulldog jest już w sprzedaży, no i przede wszystkim słuchajcie, Messerschmitt Me 262, no absolutne cacko. Tu trzeba przyznać, że zarówno projektantka wykonała kawał dobrej roboty, jak i Łukasz, którego bardzo chciałem tutaj pochwalić, bo on się bardzo przyłożył przy tym zestawie, bardzo dużo dowiadywał się, czytał, sprawdzał. No zależało mu na tym, żeby ten zestaw był maksymalnie atrakcyjny i rzeczywiście mu się to udało, bo zestaw wygląda po prostu prześlicznie. Tutaj też Łukasz dowiadywał się, konsultował się z kilkoma fanami Kobi na ten temat, więc to taka trochę wspólna praca społeczności fanów Kobi, ale tu naprawdę świetny zestaw i tutaj gratuluję szczególnie Łukaszowi, który tutaj tak mocno działał, tym bardziej, że tutaj też nasz pan prezes dużo pracy w to włożył, konsultował, sprawdzał.
zastanawiał się nad pewnymi rozwiązaniami. No i tu bardzo dużo nadruków, więc naprawdę gorąco polecam. Śliczny, śliczny model. No i oczywiście jest już dostępna w sprzedaży standardowa edycja łodzi torpedowej PT-109, ale to już wiecie. No i pojawił się w sklepie SDKFZ 251. No i jest dostępny jeszcze w sprzedaży ten limitowany zestaw ze szpitalem polowym. Naprawdę warto się nim zainteresować, bo on też niedługo zniknie. A jest naprawdę świetny. No i moi drodzy, jest dostępnych kilka limitowanych edycji. No przede wszystkim pojawił się UBOT U47 w skali 1 do 144. Bardzo dobry zestaw, odświeżona wersja okrętów podwodnych. Tym razem już wszystkie będą w skali, tej popularnej skali modelarskiej 144. Jest jeszcze dostępna edycja limitowana Bulldoga z wojny w Wietnamie. Jest jeszcze SDKFZ 251. Też bardzo fajny zestaw, dużo fajnych figurek. Jest dostępna łódź torpedowa w edycji limitowanej. Świetny zestaw. Tu masa figurek, naprawdę taki bardzo wypasiony, z odwzorowanym wnętrzem. Sherman Jumbo, Horsch. O szpitalu polowym już mówiłem. Ostatnie sztuki Pancera czwórki, no i Titanic, no i przede wszystkim Horsch z figurkami inspirowanymi, no znanymi postaciami historycznymi. Też trzy fajne figurki, prześliczny zestaw, naprawdę taki dopieszczony, fajny. I on w tej chwili jest niedostępny w sprzedaży, dlatego że rozpoczęły się dzisiaj wysyłki, ale zaraz po zakończonej realizacji wysyłek te zestawy jeszcze powinny być przez chwilę dostępne, ale cieszą się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. No i słuchajcie, absolutny hit. Spodziewaliśmy się, że to się będzie bardzo dobrze sprzedawało, że to będzie bardzo duże zainteresowanie tym zestawem, no ale tradycyjnie trochę nas zaskoczyliście i rzeczywiście sklep internetowy został zasypany zamówieniami. Bardzo fajny zestaw, dużo figurek, dużo ciekawych rozwiązań, no ale przede wszystkim w końcu pojawił się chwat, czyli no Hetzer w wersji 2 w 1, to wy zdecydujecie, czy to ma być czołg w niemieckim malowaniu, czy w malowaniu polskim. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o przegląd nowości na stronie internetowej, ale warto zaglądać do sklepu internetowego też z jednego ważnego powodu. Moi drodzy, pojawiła się bardzo fajna promocja na zestawy Super Wings. No zestawy po dwie dyszki to naprawdę dobra cena. Są też zestawy nawet po 9,90. A z tych klocków można zbudować bardzo fajne rzeczy, zresztą jeżeli macie dzieciaki albo młodsze rodzeństwo, to też fajny, niedrogi upominek dla Was i dla nich. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o nowości na stronie. Ja sugeruję i namawiam Was, żebyście zaglądali na naszą stronę internetową często, dlatego że wkrótce powinny się pojawić też kolejne klocki z oferty na sztuki i powinno pojawić się kilka nowości, tym bardziej, że bardzo wkrótce trafią do przedsprzedaży kolejne naprawdę fajne, wypasione edycje limitowane. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o to, co się dzieje w naszym sklepie internetowym. Co słychać w Twierdzy Modlin? No więc, moi drodzy, zmiany. Cały czas rozbudowujemy wystawę. W tej chwili jest przebudowywana diorama Monte Cassino i tu pozdrawiam bardzo gorąco Mateusza Przybylskiego i Maćka Hegelmana, którzy bardzo się przyłożyli do tego, żeby ta diorama wyglądała lepiej. No na razie to zrobili kawałek tylko, ale wygląda to naprawdę znacznie, znacznie lepiej. Staramy się kolejne też dioramy wkrótce poprawić. No i słuchajcie, zaczęła powstawać sala poświęcona podbojowi kosmosu, historii podboju kosmosu. Cały czas rozbudowujemy ekspozycję poświęconą zimnej wojnie, więc jest naprawdę bardzo nieźle. No i będziecie, mam nadzieję, okazję mieli to wszystko zobaczyć
wkrótce w Twierdzy Modlin. Przypomnę, w każdą sobotę i w każdą niedzielę od 10 do 18 wystawa jest czynna. Natomiast przypominam, że 26 września planujemy kolejny zlot fanów Kobi, na który szykujemy naprawdę wiele atrakcji. O szczegółach dowiecie się wkrótce, ale już teraz rezerwujcie sobie czas na 26 sierpnia. Naprawdę warto przyjechać, będzie dużo znanych osób, znanych z internetu, znanych z grupy dyskusyjnej Kobi Fans. Będziecie mieli okazję zdobyć różne fajne nagrody, upominki. No i uwaga, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że bardzo wkrótce w naszym sklepiku internetowym, w naszym sklepiku w Twierdzy Modlin pojawi się taki specjalny dodatek, to znaczy chcemy, aby każdy klient, który dokona zakupu w naszym sklepiku internetowym, mógł za darmo wziąć ze sobą sporą garść klocków. Chcemy przygotować taki specjalny ekspozytor, z którego będziecie mogli sobie po prostu brać klocki na wasze potrzeby, do waszych mocy, do waszych budowli. No dobrze, moi drodzy. To tyle, jeśli chodzi o ten wstęp, trochę przydługi. Natomiast ja jeszcze tylko chciałem dodać, bo warto o tym wspomnieć, bo jeszcze pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale Kobi od niedawna ma swojego TikToka, kobi.bricks. Znajdziecie go na TikToku, natomiast kopiujemy niektóre zdjęcia na naszego Facebooka, czy niektóre filmy na naszego Facebooka i naszego Instagrama, ale warto zajrzeć na naszego TikToka. Staramy się nie wrzucać tam głupot, staramy się wrzucać tam fajne filmiki z różnymi fajnymi dioramami, więc warto tam zaglądać. No dobrze, moi drodzy, ale to wciąż nie koniec atrakcji, dlatego że zgodnie z obietnicą chciałem wam ogłosić nowy program Kobi Experts. Uznaliśmy, że to świetny pomysł takie wyróżnienie tych najbardziej aktywnych członków społeczności Kobi to świetny pomysł i rzeczywiście fajnie się to sprawdzało, ale czas odświeżyć tę formułę, więc jakby z tego miejsca chciałem oficjalnie, gorąco, bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zostali nagrodzeni w ten sposób takim tytułem Kobi Experts, ale jakby oramy ten temat, czyścimy to, ogłaszamy od nowa ten program. Dlaczego tak? Dlatego, że chcemy troszkę bardziej go uporządkować. Chcemy, żeby ci eksperci Kobi, którzy są najbardziej aktywni, żeby byli w pewien sposób jeszcze dodatkowo przez nas nagrodzeni. Więc robimy tak. Krótko mówiąc, program Kobi Experts będzie odświeżany co pół roku. To znaczy, tak jak w roku szkolnym są kolejne semestry, tak chcemy odświeżać program Kobi Experts. Dlaczego tak? Dlatego, żeby promować w ten sposób te najbardziej aktywne osoby. Bo wiadomo, czasem ktoś nie ma czasu, czasem ma inne zajęcia. No, w związku z tym będzie miał to pół roku na to, żeby się zająć tymi zajęciami. Ale po prostu chcemy w ten sposób jakby nagradzać tylko te najbardziej aktywne osoby. Oczywiście oprócz specjalnych koszulek, które te osoby dostaną, jednym z największych profitów w zasadzie tego programu ekspertów Kobi będzie nasze wsparcie w ich działaniu. Jakie to działania, to zależy od ekspertów, w czym oni się specjalizują, co oni najchętniej robią, ale będziemy dokładać wszelkich starań, żeby jak najbardziej im w tym pomóc. Co więcej, eksperci Kobi zostaną zaproszeni do takiej specjalnej konwersacji, w której będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat naszych planów. Oczywiście każdy z fanów Kobi ma prawo się wypowiedzieć choćby na grupie dyskusyjnej Kobi Fans, ale ekspertom Kobi będziemy pokazywać pewne rzeczy z dużo większym wyprzedzeniem, tak żeby eksperci Kobi mieli czas, żeby zaproponować jakieś inne rozwiązania, czy podrzucić jakieś inne pomysły, czy skrytykować, czy pochwalić. Myślę, że to powinno fajnie działać. Natomiast słuchajcie, to jeszcze nie koniec atrakcji, dlatego że ja dziś chciałbym ogłosić pierwszych ekspertów Kobi
Oczywiście przygotowaliśmy specjalny regulamin i specjalne zasady tego programu. One wkrótce pojawią się na naszej stronie internetowej. Tam również pojawi się lista tych osób. Oczywiście opublikujemy ją także w naszych mediach społecznościowych. I jakby podstawowymi zasadami ekspertów KOBI jest to, że muszą być to osoby bardzo aktywne, które nie tylko świetnie budują, ale są też aktywne choćby w mediach społecznościowych, na naszej grupie dyskusyjnej KOBI Fans. To muszą być osoby o kompletnie nieposzlakowanej opinii. Osoby fajne i sympatyczne. Dlaczego fajne i sympatyczne? Dlatego, że chcemy rozwijać społeczność fanów KOBI. Nie chcemy ludzi, którzy świetnie się znają na budowaniu, ale są niefajni, niesympatyczni, dokuczliwi, nie potrafią żyć w grupie. Takie osoby idealnie się nadają do tego, żeby siedzieć w domu po prostu i sobie tam budować. Ale my chcemy rozwijać tę społeczność fanów KOBI i na tym nam szczególnie zależy, żeby to była po prostu fajna, dobrze czująca się ze sobą grupa ludzi z wielu krajów, mówiąca w wielu językach, ale skupiona na naszej grupie dyskusyjnej KOBI Fans, gdzie jest centrum tej społeczności. I tak jest plan. No dobrze, ale słuchajcie, konkretnie, bo czas minął, a ja jeszcze tego nie ogłosiłem. Więc moi drodzy, uwaga. Jeszcze jedna dosyć istotna zmiana w temacie ekspertów KOBI. Otóż od teraz będziemy ogłaszać zarówno ekspertów KOBI, jak osoby nominowane na ekspertów. Co to znaczy? Osoba nominowana na eksperta. To jest taka osoba, która jeszcze nie jest ekspertem KOBI, ale naszym zdaniem ma bardzo duże zadatki na to, żeby ekspertem KOBI zostać. Czyli jeżeli kogoś ogłaszamy nominację do eksperta KOBI, to znaczy, że dajemy mu sygnał stary albo stara, robisz dobrą robotę, rób tak dalej, to dołączysz do naszej wesołej gromadki ekspertów KOBI. No więc, moi drodzy, oczywiście naturalne jest też to, że nie ma tutaj ograniczeń wiekowych, nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o znajomość języków i tak dalej, i tak dalej. Więc oficjalnie, moi drodzy, chciałbym ogłosić Wam pierwszych ekspertów KOBI. Więc słuchajcie, więc jako pierwszych oficjalnej grupy ekspertów KOBI chcielibyśmy zaprosić Oskara Podstawkę, Sebastiana Podstawkę, Mateusza Przybylskiego i Antoniego Stanisławskiego. Gorąco oklaski dla nich czterech. To są cztery osoby, które w specjalny, wyjątkowy sposób bardzo aktywnie działają w celu rozwoju społeczności fanów. Oni są aktywni w mediach społecznościowych, oni świetnie budują, oni nam bardzo dużo pomogli, szczególnie w ostatnim czasie przy wystawie w Twierdzy Modlin. Przywożą własne moce i po prostu robią dobrą robotę. W ten sposób chcielibyśmy jakby im podziękować i w ten sposób ich wyróżnić. Więc oficjalnie zapraszamy ich do naszego grona, ale to jeszcze nie koniec atrakcji, dlatego że mamy też trzech nominowanych na ekspertów KOBI, do ekspertów KOBI. Przypomnę, te nominacje oznaczają, że oni jeszcze nie zostają ekspertami, ale mają duże zadatki na to, żeby ekspertami zostać. Kto to taki? Otóż nominacje do ekspertów KOBI otrzymują Wojciech Pacek, który robi fenomenalną robotę, świetne moce, pomaga nam bardzo w Twierdzy Modlin, jest aktywny w mediach społecznościowych. Więc Wojtek Pacek, zapraszamy. Co więcej, Michał Lisowski, też gorąco oklaski. Michał, mimo młodego wieku, fenomenalnie buduje, robi dobrą robotę w mediach społecznościowych, również pomaga nam przy wystawie w Twierdzy Modlin i przy rozwoju tej społeczności, więc oficjalnie go nominujemy. I trzecia nominacja to Mikołaj Wójtowicz, który również świetnie buduje. Widać po prostu niesamowity progres w tym, co robi. Jest też bardzo, bardzo aktywny w swoich mediach społecznościowych i bardzo nam pomaga przy tym, żeby ta społeczność KOBI się jeszcze rozwijała.
Kolejne nominacje prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, kolejne tytuły ekspertów KOBI już w przyszłym tygodniu. Szczegółowe informacje, szczegółowy regulamin i listę zarówno ekspertów, jak i tych nominowanych do ekspertów KOBI znajdziecie wkrótce w naszych mediach społecznościowych. To tyle na dziś. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam za około 15 minut na kanał KOBI Experts. Na kanał KOBI Expert, czyli na mój prywatny kanał na YouTubie, gdzie odpowiem na wszystkie Wasze pytania, gdzie będzie sesja Q&A. Może coś ciekawego jeszcze pokażę, może jeszcze sobie w jakiejś luźnej atmosferze pogadamy. Więc około 20:45 zapraszam na kanał KOBI Expert, a teraz z Wami się żegnam. Do zobaczenia, życzę Wam miłego wieczoru, cześć.